Take care of yourself. Take care of yourself. Witam, dzisiaj pogadamy sobie o glosach. Gloss to jest henna, czy inne zioło farbujące, czyli na przykład kasja, bądź indygo, bądź katam. I do tego dodajemy, albo nie dodajemy, bo może nie warto, ale spróbuję Wam dzisiaj o tym powiedzieć. Dodajemy do tego po prostu odżywkę. I to jest gloss. Po prostu zioło farbujące z odżywką. Ja odradzam glossy. Myślę, że glossy to jest po prostu marnowanie ziół, które jest niepotrzebne. Te same rezultaty możecie uzyskać za pomocą mieszania jednych ziół z innymi ziołami, bądź na przykład z ziołami niefarbującymi, które mają jeszcze właściwości kondycjonujące. Glossy mogą zrobić plamy, naprawdę mogą zrobić plamy, szczególnie jeśli to jest nasze pierwsze hennowanie i jeśli nakładamy henne czy inne zioło farbujące na jasne włosy. Kolor, jaki nam wyjdzie z glossa, jest całkowicie nieprzewidywalny, dlatego że nie wiemy, jakie składniki są w tej odżywce, jak one będą się z naszą henną zgadzać czy nie zgadzać. Niektóre konserwanty mogą zatrzymywać ciemnienie, inne mogą znów sprawić, że henna pociemnieje, czy inne zioło pociemnieje nam w zupełnie niekontrolowany sposób. Glossy po prostu są mega, mega nieprzewidywalne, jeśli chodzi o rezultaty kolorystyczne. Trwałość farbowania glossem też jest zupełnie nieprzewidywalna. Może być tak, że gloss nam bardzo mocno zblokuje barwniki i to farbowanie będzie bardzo nietrwałe i po prostu nam z włosów spadnie. Ale może też być tak, że gloss złapie na mur, złapie za pierwszym razem i jeszcze złapie nam na niekontrolowany kolor, więc łatwo tutaj sobie zrobić krzywdę. Nakładanie produktów kosmetycznych na skórę i na włosy i trzymanie ich kilka godzin jest naprawdę dość niebezpieczne i może zrobić krzywdę, tak samo na długości, jak i na skalpie. Jeśli chodzi o skalp, nawet jeśli użyjemy odżywki, która jest przeznaczona na skalp, to na pewno nie należy jej tam trzymać kilka godzin. Jeśli chodzi o długość włosów, no to trzymanie kilka godzin odżywki na długości włosów może te włosy rozmiękczyć. Gloss jest po prostu zwyczajnie nieekonomiczny. Te same rezultaty można uzyskać mieszając jedne zioła z innymi, a jeśli chodzi o glossy, to w większości wypadków emolienty zawarte w odżywkach zablokują nam wchłanianie barwników, więc po prostu farbowanie będzie nietrwałe. Chociaż oczywiście nie można tutaj mówić o całkowitej gwarancji, może być też super trwałe, więc no po prostu to jest największą wadą glossu, że glossy są po prostu nieprzewidywalne i nie wiadomo, jaki z nich rezultat uzyskamy. Przeszperałam trochę internet i znalazłam kilka takich obiegowych opinii, jeśli chodzi o glossy. I teraz spróbuję je wszystkie tutaj Wam omówić, tak żebyście wiedzieli dokładnie, co na ten temat myślę i dlaczego myślę, że nie warto, naprawdę nie warto dodawać odżywki do ziół farbujących. Gloss się lepiej rozprowadza. Nie sądzę. Jeśli mamy dobrze przesiane zioła, które zostały dobrze zmielone, to nie będzie żadnego problemu z położeniem ich na włosy. Naprawdę tutaj odżywka w niczym nie pomoże, jeśli chodzi o poprawienie konsystencji, jeśli pracujemy z ziołami, które zostały źle zmielone i są takie toporne, jeszcze na dodatek mają piasek, to lepiej sobie do tej mieszanki farbującej dodać glutek lniany niż tą odżywkę, dlatego że glutek lniany nie będzie miał wpływu na rezultat kolorystyczny i będziemy mieli po prostu większą kontrolę nad kolorem. Gloss zatrzymuje ciemnienie? Nie. Może zatrzymać ciemnienie, może nie zatrzymać. To jest po prostu rosyjska ruletka. Nie wiadomo, co nam wyjdzie. Może zatrzymać, może nie zatrzymać. Może sprawić, że kolor spadnie po prostu. Może sprawić, że kolor nie spadnie. Może sprawić, że wyjdą plamy, które zostaną na zawsze. Nie wiadomo. Gloss sprawi, że henna się nie nabuduje. Znowu, to samo. Nie wiadomo. Po prostu wszystko zależy od tego, co w tym produkcie, który nakładamy, dokładamy do ziół farbujących jest. Jeśli tam są takie składniki, które sprawią, że farbowanie będzie nietrwałe, no to może się nie nabudować, ale wcale nie musi, szczególnie na jasnych włosach może się nabudować, albo na każdych włosach może się nabudować. Także to nie jest tak, że gloss się nie nabuduje. Oczywiście, że może się nabudować, dokładnie tak samo jak farbowanie samymi czystymi ziołami.
Dodanie odżywki do kasji sprawi, że kasja będzie bezbarwna, czyli wyczarujemy sobie tą naszą mityczną hennę bezbarwną. Nie. Jeśli uda nam się, a nie wiemy, bo tak naprawdę możemy, ale nie musimy zablokować tego barwnika kasji, ale jeśli uda nam się zablokować barwnik kasji do tego stopnia, że już nie będzie farbowała, to nie będzie henną bezbarwną, bo nie będzie pogrubiać, bo nie będzie kondycjonować, bo to barwnik pogrubia. Absurd. Gloss to oszczędność pieniędzy, bo zużyjemy mniej ziół. Być może zużyjemy mniej ziół, ale to nie znaczy, że to będzie oszczędność pieniędzy, bo tak jak mówiłam, być może i w większości wypadków będzie tak, że farbowanie będzie nietrwałe, więc po prostu spadnie nam do zlewu i będziemy musieli powtarzać i powtarzać i powtarzać. I czy to jest oszczędność pieniędzy? No nie sądzę. Oszczędnością pieniędzy tutaj byłoby być może na przykład dodanie, tak jak mówiłam, glutka lnianego, żeby sobie troszeczkę poprawić konsystencję, albo na przykład jakichś ziół niefarbujących, które sprawią, że będziemy mieli efekt kondycjonowania, a barwienie będzie delikatne, bardziej takie transparentne, bardziej rozcieńczone. Gloss jest świetny na pierwszy raz, żeby sprawdzić, czy hennowanie nam pasuje. Nie, odradzam, absolutnie nie. Szczególnie, że można sobie narobić tych plam, tak jak mówiłam, i te plamy mogą nam zostać na włosach na zawsze. Szczególnie jeśli eksperymentujemy jeszcze z indygo, nie nadaje się to na pierwszy raz, na pewno nie. Jeśli zamierzamy zacząć z ziołami farbującymi, to najlepiej sobie zacząć od tego, co najdelikatniej barwniej brwi, czyli na przykład od kasji, albo zupełnie od ziół bezbarwnych, które mają podobną konsystencję, podobne zapachy i na przykład wtedy możemy sobie wyczuć, czy hennowanie będzie nam pasować, czy nie. Ale gloss nie. Gloss tutaj na pewno nie pomoże, a może nieźle zaszkodzić. Gloss sprawi, że henna będzie bardziej ruda. Nie sprawi. Gloss nie zmienia koloru henny. Gloss sprawia tylko, że tego barwnika może nam do włosa trafić mniej, bo większość po prostu pójdzie do odpływu, albo że ten barwnik po prostu spadnie potem z włosów, co daje taki efekt, że można go pomylić z tym, że z glossa wychodzi jaśniejszy kolor, ale nie wychodzi, to jest ciągle ten sam kolor, tylko jest go po prostu mniej. Jeśli chodzi o blokowanie ciemnienia henny, do tego są potrzebne kwaśne dodatki, które blokują ciemnienie henny albo nie blokują, jeśli nam na tym nie zależy. Wszystko zależy od doboru takich kwaśnych dodatków. Ale na pewno odżywka nam tutaj nie pomoże celować w jakieś konkretne rezultaty kolorystyczne. Wręcz odwrotnie, sprawi, że te rezultaty będą zupełnie nieprzewidywalne. Do czego gloss może się przydać? Jeśli mamy odżywkę, która służy naszemu skalpowi, to warto do niej dodać łyżkę czy dwie henny, czy jakiegoś innego zioła farbującego, w zależności od tego, co mamy na głowie i jaki kolor nas interesuje, bo wiadomo, że jakieś barwienie z tego będzie. Ale jeśli mamy taką odżywkę, która nam się sprawdza na skalp i chcemy ją doszprycować, czyli dodać więcej jeszcze tych składników odżywczych dla skóry, to można do takiej odżywki dodać trochę ziół farbujących. I tak na długości też będzie jakiś kolor, delikatny jakiś push-up dla koloru, co nie znaczy, że będzie trwały, bo tak naprawdę, jak powiedziałam, nie mamy żadnej pewności, jaki to będzie rezultat kolorystyczny, ale jeśli chodzi o kondycjonowanie skalpu, to jak najbardziej. Tylko trzeba pamiętać, że odżywki na skalpie też nie można trzymać kilka godzin, nawet jeśli to jest odżywka z przeznaczeniem do nakładania na skalp. Glosujemy zwykle po to, żeby nie robić pełnego hennowania i żeby zatrzymać budowanie się koloru na głowie. Alternatywą dla tego jest po prostu dodanie innego zioła. Jeśli na przykład celujemy w rudy i chcemy małego push-upa dla koloru, to bierzemy sobie kasję, do niej dodajemy odrobinkę henny i mamy rezultat kolorystyczny, który jest przewidywalny i który na 100% wiemy, że nam się nie nabuduje, w przeciwieństwie do glossa. Jeśli chodzi o brązy, to tutaj na przykład jeśli jesteśmy w ciepłych albo takich bardziej zimnych, ale ciągle z dodatkiem henny, czyli w tych tonacjach z Hendigo, to jeśli chcemy małego push-upa dla koloru, to dodajemy więcej henny, a mniej indygo i mamy ten sam rezultat, co byśmy mieli z glossa, a mamy kontrolę nad kolorem i wiemy, jaka będzie jego trwałość. Także odradzam Wam glossy, bo po prostu są nieprzewidywalne. To jest taka mitologia, która krąży w internecie już od bardzo dawna, nie tylko w Polsce, ale też i za granicą. Znowu w tych takich państwach, w których kobiety hennują włosy od bardzo dawna, jest przekonanie, że na przykład warto do henny dodać mleka, śmietany, jajek.
rezultaty takiego honorowania są też bardzo podobne do glosowania, czyli takie zupełnie nieprzewidywalne. Z tym, że trzeba pamiętać, że osoby w tych krajach zwykle mają bardzo ciemne włosy, bardzo grube włosy, na których bardzo mało widać, jeśli chodzi o kolor. My mamy zwykle włosy dużo jaśniejsze i bardziej nam zależy na tych niuansach kolorystycznych, więc odradzam tego rodzaju eksperymenty, szczególnie jeśli dopiero zaczynacie hennowanie. Glosy nie są wcale bezpieczne i to jest po prostu błędne przekonanie, które funkcjonuje w internecie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia następnym razem. I piszcie mi tutaj w komentarzach, o czym byście chcieli usłyszeć następnym razem, bo ja jestem bardzo ciekawa, co tak naprawdę najbardziej Was interesuje.